Witam serdecznie, Piotr Nisztor. Dzisiaj moim gościem jest poseł Marek Opioła, przewodniczący sejmowej spec-komisji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, no, to co teraz budzi największe emocje, to jest dymisja inspektora Zbigniewa Maja, komendanta głównego policji. Co pan sądzi na temat tej dymisji i czy ta sprawa nie powinna się znaleźć w porządku obrad sejmowej spec-komisji, aby ustalić, czy faktycznie to, co mówił inspektor na temat rzekomej prowokacji, jest prawdą? No, panie redaktorze, jak rozumiem, pan inspektor Maj podjął suwerenną decyzję, podał się do dymisji, do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych. Jak rozumiem, minister spraw wewnętrznych będzie rekomendował pani premier wniosek o odwołanie pana inspektora. No ja na razie przyjmuję te wiadomości, które płyną z ministerstwa, czyli tłumaczenie, że pojawiły się pewne sprawy w prokuraturze, które były na podstawie dokumentacji Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Kwestie związane też rzekomo z jedną ze służb specjalnych, jakieś informacje. Więc ja bym na początek poczekał do tego, żeby się zajęła tą sprawą komisja branżowa, czyli Komisja Spraw Wewnętrznych. Jeżeli się pojawią jakieś informacje, które potwierdzą, że brały udział w tym służby specjalne, to na pewno ta sprawa trafi pod obrady Komisji do Spraw Służb Specjalnych i będziemy się pytać którąś ze służb, czy ministra koordynatora, jak ta sprawa wygląda. A pan niepokoi sytuacja, w której z jednej strony inspektor Maj no bardzo mocno wszedł z audytem w Biuro Spraw Wewnętrznych, a z drugiej strony mówi się o tym, że to właśnie Biuro Spraw Wewnętrznych szukało na niego haka i uruchomiło pewne działania, które no doprowadziły, jak widać, do tej dymisji. Znaczy, rzeczywiście niepokoi mnie całe zamieszanie odnośnie Biura Spraw Wewnętrznych, bo z jednej strony ta instytucja jest podejrzewana o inwigilację dziennikarzy i działania nielegalne w stosunku do dziennikarzy i nie tylko dziennikarzy. A z drugiej strony też się mówi, że ona wpłynęła na decyzję pana komendanta. Tylko że wydaje mi się, że też komendant słuszną podjął decyzję, że nie chce być obciążeniem dla formacji, jakim jest policja. I w związku z tym do oczyszczenia jakby całej atmosfery postanowił pożegnać się ze stanowiskiem komendanta policji, więc się w tym momencie uważam, że zachował bardzo honorowo i nie chciał po prostu wpływać, bo pewnie też by było, że zaraz zarzut, już się pojawia w mediach zarzut o tym, że w jakiś sposób mógł się mścić na tym Biurze Spraw Wewnętrznych. Ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bardzo szybko zareagowało. Jest decyzja, że w ciągu kilku tygodni powstanie projekt, nowelizacja, która pozwoli, aby Biuro Spraw Wewnętrznych Policji znalazło się w strukturach resortu. Czy to jest dobra decyzja? Panie redaktorze, my od samego początku w kampanii, w naszym programie zapowiadaliśmy tego rodzaju usytuowanie tej instytucji. I pokazuje to, że chyba już najwyższy czas, żeby ta policja w policji była może spoza policji, w sensie takim, że nie było jakichkolwiek sytuacji, które mamy dzisiaj, że to Biuro Spraw Wewnętrznych robiło jakieś prawdopodobnie nielegalne działania w stosunku do dziennikarzy i nie tylko. Są o to podejrzewani funkcjonariusze i to wynika jakby z wstępnego audytu, który został przeprowadzony w tej jednostce. Z drugiej strony ta jednostka rzekomo doprowadza do sytuacji, gdzie odchodzi komendant główny policji. W związku z tym no, wiele rzeczy, jak widać, się tam niedobrego dzieje. I może te rozwiązania, które są proponowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, są dobre, bo może właśnie oczyszczą całą atmosferę i doprowadzą do tego, żeby ta instytucja należycie pracowała. I z drugiej strony dochodzą też do nas informacje mówiące o tym, że Biuro Spraw Wewnętrznych jednak nie realizowało swoich podstawowych zadań, czyli jeżeli dochodziło do jakiejkolwiek korupcji wewnątrz policji, oni nie podejmowali działań przeciwko policjantom. Po doniesieniach innych policjantów tam dochodziło do pewnego rodzaju działania. Z trzeciej strony można też powiedzieć, że z tej instytucji wywodził się poprzedni komendant, komendant Działoszyński z Biura Spraw Wewnętrznych. W związku z tym może najwyższy czas dla oczyszczenia tej sytuacji po prostu tą komórkę wydzielić pod ministra. A przypomnijmy, że nadzór polityczny nad komendantem policji sprawuje minister spraw wewnętrznych i może to będzie dobre rozwiązanie. A czy wiadomo już, jakie nieprawidłowości, jakie wątpliwości udało się wykryć podczas prowadzonego audytu w służbach specjalnych?
Zadałem to pytanie na wczorajszej komisji, wtedy kiedy opiniowaliśmy wniosek pani prezes Rady Ministrów o powoływanie nowych szefów, który wszyscy szefowie dostali pozytywną opinię. W związku z tym ta procedura jakby trwa powoływania na szefów służb, ministra koordynatora, i minister koordynator jakby powiedział, że już ten audyt jest ku końcowi i wtedy, kiedy on zostanie zakończony, prawdopodobnie w ciągu miesiąca, będzie komisja zapoznana z tym audytem. Ja czekam, dlatego że to jest jakby pierwsza kwestia, która dotyczy nowych szefów, to znaczy, żeby oni nie brali odpowiedzialności za to, co się działo, żeby przedstawić jakby komisji raport otwarcia. No właśnie, a czy już wiadomo, co jest w tym raporcie? Czy ten raport już został skończony? Tak jak mówię, on jest ku końcowi i w ciągu miesiąca ten raport zostanie przedstawiony komisji i wtedy, jak rozumiem, wcześniej pewnie pani premier się z nim zapozna, bo przecież nadzór nad służbami sprawuje pani premier, jest też minister konstytucyjny i oni jakby podejmą decyzję o tym, czy ten raport zostanie w jakiejś formie upubliczniony, czy też nie. Ja uważam, że jeżeli pojawią się jakieś tam kwestie, które były działania nielegalne, czy działania, które sprawiały charakter nielegalny, no to będą za tym szły zawiadomienia do prokuratury, a z drugiej strony też będzie informacja do opinii publicznej, w jakim miejscu i w jakiej pozycji zostaliśmy służby specjalne i nowi szefowie od tego momentu jakby biorą pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w tych instytucjach. Ale już jakieś wstępne wyniki pan poznał? Coś podczas komisji? Nie, na razie nie. Na razie jakby spokojnie czekamy na całość, na kompleksowe ujęcie sprawy, dlatego że uważam, że oczywiście jak się pojawią jakieś wątki, które można by było wyodrębnić z tego raportu, to będziemy je ciągnąć, ale jeżeli nie, no to uważamy, że trzeba najpierw poczekać na całą informację i wtedy komisja się tą sprawą zajmie. A czego pan, panie pośle, spodziewa się po tym raporcie, czy po tych audytach, no bo tu mówimy o kilku służbach specjalnych? Panie redaktorze, no przede wszystkim ostatnia 8 lat zarządzała służbami specjalnymi Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. No ja bym chciał tak naprawdę poznać ich kondycję i stan. Dochodziło do sytuacji takich, które do nas informowali funkcjonariusze, że tam w niektórych instytucjach wręcz były nominacje partyjne stosowane w tych służbach. Tam nie chodziło o merytorykę, tam chodziło o jakby uszeregowanie pewnych ludzi. Chcemy wiedzieć, na jakim jest poziomie są każda ze służb, jakie mają swoje możliwości, bo jakby inną rzeczą są budżety, a inną rzeczą są tak naprawdę czynnik ludzki i uszeregowanie poszczególnych jakby departamentów, statutów jest ważne i chcemy poznać szczegółowy stan kondycji tejże każdej z instytucji, że w tych zadaniach, które jakby stoją przed tymi instytucjami, żeby w jakiś sposób je usprawnić, czy nawet zmienić model funkcjonowania, czy uszeregowania w systemie bezpieczeństwa państwa. Uważam, że jest to niezmienne i trzeba po prostu, niezbędne do tego, żeby po prostu to zmienić i żeby wprowadzić taki jakby stan otwarcia i powiedzieć, co było źle, co było dobre, co należy poprawić, co należy jakby zmienić. W związku z tym jest... A nie obawia się pan, panie pośle, że wcześniej w jednym z wywiadów w Gazecie Polskiej mówił pan o podejrzeniu, że są niszczone dokumenty, żeby po prostu w jakiś sposób dzisiaj w tym audycie no, ten temat się pojawił. Pytanie, czy pan się nie obawia, że brak tych dokumentów, zniszczenie niektórych kluczowych materiałów może spowodować, że tak jak w przypadku audytu Biura Spraw Wewnętrznych, no jednak nie będą to pełne informacje. No, panie redaktorze, no oczywiście jest taka duża obawa, że ten proces, który jak rozmawialiśmy wtedy przed wyborami, że zaczął się i wtedy jakby mówiliśmy, służby twierdziły, że nic takiego się nie dzieje. No ale po to są nowi szefowie, żeby jakby przejrzeć pełną dokumentację,
pełną archiwizację poszczególnych spraw, zobaczyć wyniki tych spraw, ile trwały pewne procedury w poszczególnych jakby służbach i wyjdzie na to, czy w danych procedurach było niszczenie, brakowanie dokumentacji. No taki koronny przykład, dziennik operacyjny ministra obrony narodowej, centrum podległe pod ministra obrony narodowej, gdzie z 10 kwietnia zostały dokumenty zniszczone, pozostał tylko jakby dokument mówiący protokół o zniszczeniu pewnych dokumentów. W związku z tym pewne rzeczy na pewno w służbach nie da się wszystkiego jakby wyczyścić. Pewna wiedza instytucjonalna zostaje pośród funkcjonariuszy, żołnierzy. Pod warunkiem, że będą chcieli rozmawiać, będą chcieli ujawnić ewentualne patologie. Jeżeli im zależy na tym, na dobru państwa polskiego i bezpieczeństwa państwa polskiego, jeżeli widzieli różnego rodzaju patologie i wtedy nie reagowali, no to jak rozumiem, że mają teraz możliwość po prostu zareagowania. Jak rozumiem, są tam funkcjonariusze, żołnierze, którzy w jakiś sposób zależy na tym, żeby to służby specjalne dobrze funkcjonowały i żeby nie chronić jakichś działań patologicznych. Jeśli chodzi o reformę służby, wiele mówiło się na temat zmian strukturalnych, jeśli chodzi o poszczególne służby. Czy dziś jest już decyzja, w którą stronę ta reforma zostanie przeprowadzona, czy dopiero będzie ona dopasowana do ewentualnych wyników tych audytów? Znaczy w pierwszej kolejności czekamy, wszystko jest jakby zaplanowane, w pierwszej kolejności czekamy na audyt, o którym mówiliśmy od samego początku. Z drugiej strony będą realizowane pewne działania, które mówiące o ustawie antyterrorystycznej, która jest też w przygotowywaniu międzyresortowym i jakby już jest ku końcowi. Pewne rozwiązania są tam wprowadzone, które zmienią jakby pewien model funkcjonowania. Z trzeciej strony mówiliśmy o tym, że minister koordynator powinien mieć zupełnie inną funkcję, w związku z tym ten proces jakby też powinien wejść. Ale przypomnijmy jedną rzecz, że w tym roku mieliśmy wiele wydarzeń, Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Mamy szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży, które będą w Krakowie, odbywały się w Częstochowie i we wszystkich diecezjach o wiele wcześniej. W związku z tym przybycie pielgrzymów na te uroczystości, mówi się o tym, że przybędzie do pielgrzymów 2,5 miliona do 3 miliona ludzi. Jest przystanek Woodstock, ogromna też impreza publiczna. W związku z tym wprowadzania pewnych jakby działań, które by miały zmienić ten system, no w jakiś sposób na dzień dzisiejszy nie powinno się robić, bo ten takich radykalnych zmian, że wszystko stopniowo będziemy przeprowadzać, ale w pierwszej kolejności trzeba po prostu zabezpieczyć te najważniejsze wydarzenia w państwie polskim. Czyli reasumując, rozumiem, że ewentualne reformy, ewentualne zmiany strukturalne zaczną być wdrażane w drugiej połowie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest najbardziej znamienna rzecz, no bo w pierwszej kolejności jakby chcieliśmy to szybko robić, tylko że zostaliśmy zaskoczeni w postaci takiej, że jednak Platforma nie dokończyła reformy wykonania Trybunału Konstytucyjnego. My musieliśmy to przeprowadzić i wiele, wiele rzeczy, które jakby jest spadkobiercami, jesteśmy tamtej władzy, które trzeba jakby na szybko zacząć robić. I przy tym jeszcze właśnie poszczególne uroczystości, nie powiedziałem o 1050. rocznicy Chrztu Polskiego, które będą wydarzenia w Gnieźnie. W związku z tym jest bardzo dużo, ten grafik jest bardzo napięty, więc najbardziej się logicznie wydaje, że pewnego działania trzeba przeprowadzić po prostu spokojnie, wtedy, kiedy sytuacja będzie na tyle unormowana, tak żeby te instytucje nie były zachwiane w swoim działaniu i rzeczach, które są najbardziej powołane, czyli bezpieczeństwo państwa polskiego. Panie pośle, bardzo dziękuję. Bardzo państwu również dziękuję. Moim gościem był Marek Opioła, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Spec-Służb.